Państwa serdecznie w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego w programie Śniadanie z Boksem. W najbliższych tygodniach i miesiącach, poza spotkaniami z trenerami, zawodnikami, ludźmi boksu, będziemy wspominali medalistów olimpijskich. I stąd też wizyta w studiu dzisiaj znakomitego dziennikarza specjalizującego się między innymi w tematyce pięściarskiej, Janusza Pindery. Witam serdecznie. Rozpoczniemy od pięściarzy, którzy stawali na najwyższym stopniu podium, którym grano Mazurka Dąbrowskiego. Pierwszą taką postacią, jeśli chodzi o boks olimpijski, był urodzony w Gdańsku, jak podaje Wikipedia, 6 listopada 1926 roku Zygmunt Chyba. Właśnie, i od razu pierwsza historia, bo nie tak dawno ukazał się w Interii bardzo dobry wywiad z synem Zygmunta, nieżyjącego Zygmunta Chychły, Zygmuntem Chychłą, który tutaj dwie daty zmienił, mianowicie data urodzenia nie 6, tylko 5 listopada, i data śmierci nie 26, tylko 22. Drobne różnice, ale te błędy się powtarzają we wszystkich, powiedzmy, danych od lata. No jeżeli syn podaje te daty i prosi o zmianę, no to chyba trzeba się do tego dostosować. Absolutnie. Podane jest oficjalnie, że jego ojciec był woźnym w szkole senackiej przy dzisiejszej ulicy Łąkowej w Gdańsku. Na 9 urodziny dostał pierwsze 8-uncjowe rękawice. I co ciekawe, przeczytałem w jednym z materiałów, że podczas kiedy zaczął trenować boks w Gdańsku, nie przeszkodził mu brak części palca lewej ręki, który stracił w wieku 7 lat podczas pracy sieczkarni na wakacjach u babci w Borach Tucholskich. I ty mówisz tutaj teraz prawidłowo. Ja pamiętam to prawdopodobnie z mojego tekstu. Wziąłeś po śmierci Zygmunta Chychły. Zadzwoniłem do Jerzego Geberta, znakomitego dziennikarza z Gdańska, dziennikarza radiowego, który lata całe w radiu komentował boks, był bardzo dobry, powiedziałem, przyjacielskich stosunkach z Zygmuntem Chychłą i cały czas chodziła taka informacja, że jeżeli o ten obcięty kciuk, to stało się to podczas wojny, że zamek karabinu mu obciął, prawda? I to powtarzali. Bardziej kombatancko. I to powtarzał między innymi Felix Stamm, pamiętam, w jakimś wywiadzie, i powtarzali to również koledzy Chychły, słynni pięściarze, tacy jak Leszek Drogosz, który bardzo ocenił Zygmunta Chychłę. Natomiast pamiętam, jak zadzwoniłem do Jerzego Geberta, od razu to zwrócił uwagę, że nie, to nie była ta historia, tylko właśnie to, co mówisz. Bardziej prozaiczny. Trzeci rok, bardziej prozaiczna sieczkarnia u babci, prawda, podczas wakacji. I ta kontuzja, która absolutnie nie przeszkodziła mu później boksować na światowym poziomie, bo to trzeba sobie powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z pięściarzem wyjątkowym. A można od razu zapytać, na czym polegała wyjątkowość Chychły, prawda? Czerpał z bardzo różnych szkół. Pamiętajmy o tym, Wolne Miasto Gdańsk, trenerzy, a więc te również i naleciałości niemieckie. Zresztą w ogóle wtedy w polskim boksie w latach 30. Stamm dopiero się jakby uczył tego zawodu, ale uczył się błyskawicznie, wspaniale, i już w 37 roku doprowadził polską drużynę do zdobycia Pucharu Narodów w Mistrzostwach Europy, gdzie Chmielewski zdobył złoto, gdzie złoty medal zdobył Polus, a więc to były czasy kapitalne już polskiego boksu pod wodzą młodego Feliksa Stamma, ale wcześniej też uczył się wiele Felix Stamm od trenerów zagranicznych. Sam Chychła przeszedł znakomitą szkołę jako bardzo młody chłopak, jeszcze w Gdańsku, to co powiedziałeś, w Gdańsku. Natomiast później te jego niesamowite losy wojenne, bo to trzeba pamiętać, tym wcielony do Wehrmachtu w wieku 17 lat, no ale to Niemcy wówczas tych wszystkich z trzeciej Foxlicy, tam ja pamiętam, czytałem o tym, że ta cała rodzina została wpisana na Foxlistę i on po prostu, młodego chłopaka, zabrano do wojska. Pytano ojca, syna Zygmunta Chychły później, dlaczego, czy on wie coś, czy na ten temat z ojcem rozmawiał, czy Chychła próbował uciekać. On mówi, że to nie wchodziło w rachubę, bo wtedy byliby bardzo mocno szykanowani wszyscy najbliżsi. A więc dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam we Francji znalazł się w niewoli wojskowej, wykorzystano tutaj znajomości chyba rodzinne i został stamtąd przeniesiony do drugiego korpusu, a więc do armii generała Andersa. No i tam zdobył tytuł. Co ciekawe, dwukrotnie wygrywał mistrzostwa tego drugiego korpusu, natomiast też niewiele osób wie, że startował też w mistrzostwach juniorów
III Rzeszy we Wrocławiu i tam też stał na podium jako bardzo, bardzo młody chłopak, prawda? Te zawody były rozgrywane we Wrocławiu, Breslau. Takie były imponderabilia, takie były okoliczności. Kończy się II wojna światowa i debiutuje w reprezentacji Feliksa Sztama w 1947 roku i rok później wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie do Londynu Zygmunt Chychła. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to były właśnie czasy, kiedy ta kariera nabrała niesamowitego przyspieszenia. Rocznik 26, a więc to był 21-letni chłopak, ale już, jak mówię, z dużym bagażem doświadczeń wynikających z obcowania z różnymi szkołami boksu. Ta nisko opuszczona lewa ręka, takie specyficzne ciosy sierpowe, takie półsierpy, to był taki jego znak, powiedziałbym, firmowy. I tutaj mądrość Feliksa Sztama polegała na tym, że on nie zmieniał to, co dobre w zawodniku. Czasami wydawało mi się, jak w przypadku Leszka Drogosza, ale to będzie kiedyś okazja mówić o Leszku Drogoszu, innym z wybitnych polskich pięściarzy, który walczył absolutnie wbrew regułom, można powiedzieć. No ale są tacy pięściarze, którzy walcząc wbrew regułom, mają swój własny niepodrabialny styl, są mistrzami. W boksie Chychły było kilka takich elementów, które być może bardziej gorliwy, nadgorliwy, tak bym to określił, trener chciałby poprawić i zrobiłby duży błąd. Na szczęście Feliks Sztam tego nie zrobił, no i dzięki temu dochowaliśmy się pierwszego po wojnie mistrza olimpijskiego w polskim sporcie i w polskim boksie. Sztam miał ogromny sentyment do Chychły i uznanie dla jego mistrzowskiej umiejętności mistrzowskich. Twierdził, że kiedy Chychła był w swojej najwyższej formie, żaden pięściarz na świecie nie mógłby marzyć o zwycięstwie nad nim. A więc to jest takie zdanie odpowiedzialne człowieka, który jakby nie było miał w swojej drużynie już w okresie międzywojennym i po wojnie plejadę największych znakomitości. Nawet spotkałem się kiedyś z takim określeniem, że powiedział, że najbardziej chyba kompletnym pięściarzem był właśnie Zygmunt Chychła. I tu nie chodziło mu tylko o technikę, ale również o ten niesamowity bokserski chłód, taka zimna głowa. Potrafił dostosować swój styl do tego, co dzieje się w ringu. Błyskawicznie, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, czytał rywala, prawda? Więc i potrafił też i mocno uderzyć, potrafił przyjąć mocne uderzenie. Wtedy rękawice były jednak zupełnie inne niż są dziś w boksie olimpijskim. Bardzo inteligentny pięściarz. No, a o jego mistrzostwie świadczą te wielkie walki ze Szczerbakowem. To był wtedy wówczas naprawdę znakomity pięściarz ekipy radzieckiej. Zmierzyli się po raz pierwszy w 1947 roku. Jak wspomina Stanisław Zalewski, legendarny masażysta z kolei z pamiętna tamtego postać czasu, a wcześniej naprawdę bardzo dobry pięściarz kategorii piórkowej, to ta pierwsza przegrana ze Szczerbakowem Chychły była absolutnie niesłuszna. My tam przegraliśmy wtedy bardzo wysoko mecz ze Związkiem Radzieckim, ale jak twierdził Chychła, już wtedy był lepszy. Później spotkali się jeszcze 3 razy. I to 2 razy w finałach największych imprez, bo Igrzysk Olimpijskich, gdzie Związek Radziecki debiutował w Helsinkach w 1952 roku na arenie olimpijskiej oraz rok później w finale pamiętnych Mistrzostw Europy w Warszawie. Te wszystkie walki oczywiście w kategorii półśredniej, bo to była koronna kategoria Zygmunta Chychły i te wszystkie pojedynki już Szczerbakow przegrał, a warto powiedzieć, że już w tych pojedynkach, zarówno na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach, jak i podczas Mistrzostw Europy, Chychła walczył z zaawansowaną gruźlicą. Tak, kwestia gruźlicy to rzeczywiście jest osobny temat. 51 rok, zdobywa Mistrzostwa Europy, przy okazji zostaje wybrany najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego, a później właśnie przychodzi ten 53 rok i podobno władze zataiły przed nim wyniki badań mówiące o tym, że ma gruźlicę i w związku z tym został wystawiony na ten turniej. Tak, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, bo na ten temat rozmawiałem z wieloma ludźmi, między innymi i z Leszkiem Drogoszem, który twierdził, że absolutnie nikt o tym nie wiedział. Nikt nie wiedział o tym w reprezentacji. Czy wiedział sam Chychła? No na pewno w tej pierwszej fazie nie. Czuł się coraz gorzej. Każdy wysiłek sprawiał mu kłopoty, ale lekarze mówili, że wyniki badań są dobre.
No to było nieprawdopodobne, tak Grucia się rozwijała. To było przecież piekielnie niebezpieczne dla w ogóle zdrowia życia w ogóle Chychły, ale ponieważ był to absolutny lider polskiej reprezentacji wówczas, to przymykano oczy nie tylko na to, że jest Kaszubem, że był w Wehrmachcie. Pamiętam, mamy te nieprawdopodobnie ciężkie lata 50. w Polsce, bo po prostu był najlepszy, medale były potrzebne. Jakby nie było, to on zdobył to olimpijskie złoto. Pierwszy, chociaż tak naprawdę pierwszy powinien być jego serdeczny przyjaciel, kolega z pokoju i kolega z Gdańska, Aleksy Antkiewicz, którego okrutnie oszukano w finałowym pojedynku w 1952 roku z Włochem Bolognesi, bo Antkiewicz był w tym pojedynku pięściarzem lepszym. W pamiętnikach Sztama wspomina Chychła o tym, że był przybity tym, kiedy się dowiedział, bo on wychodził za chwilę do ringu, że jego przyjaciel został ograbiony po prostu ze zwycięstwa. Walka ze Szczerbakowem była naprawdę trudna, ale ostatecznie zakończona zwycięstwem. I wracając jeszcze do tej kwestii Gruźlicy, to co mówi syn Chychły w rozmowie z Arturem Gacem, że ponoć, kiedy płynęli statkiem, właśnie przypłynęli już do Gdyni, bo to była podróż Batorym z Helsinek, z Igrzysk Olimpijskich, gdzie witało 30 tysięcy ludzi. Polską ekipę, oczywiście najbardziej rozchwytywanym w tym towarzystwie był jedyny złoty medalista, czyli Zygmunt Chychła. Zresztą swoją drogą, pamiętam, dzwoniłem do Bohdana Tomaszewskiego, też nieżyjącego już, który wtedy dopiero terminował, zaczynał pracę w Ekspresie Wieczornym i naczelny, słynny Rafał Praga, wówczas redaktor naczelny, wysłał go tam do Gdyni, żeby zrobił reportaż na pierwszą stronę z Chychłą. I mówi, że jak on znalazł w tym tłumie ludzi Chychłę, to mówię, to taki niepozorny, straszliwie skromny człowiek i absolutnie nie wyglądał na mistrza olimpijskiego w boksie. Takie było pierwsze odczucie Bohdana Tomaszewskiego, który zrobił z nim tam wtedy dużą rozmowę. Ale wracając do tej historii, podobno tam już kiedy oni przypłynęli do Polski, jeden z lekarzy niejako ponoć przy wódeczce miał puścić trochę parę o tych wynikach badań, no ale pamiętajmy, to był 52, a za rok były Mistrzostwa Europy, były Mistrzostwa Europy w Warszawie, legendarne Mistrzostwa Europy, gdzie Polacy zdobyli 5 złotych medali, wygrali klasyfikację drużynową, Chychła znów pokonał Szczerbakowa i ta Gruźlica, no można się tylko domyśleć, przecież nie mamy klisz, nie mamy wyników badań dzisiaj na stole, ale prawda chyba jest taka, że to musiała być jeszcze zdecydowanie bardziej zaawansowanym stanie. Jakaś dziura w płucach pozostała podobno. Wcześniej tam były podobne jamy w płucach i to naprawdę wyglądało fatalnie, natomiast to też nieprawdopodobne jest, jak zachowało się później, a czy w trakcie tych mistrzostw władze polskiego sportu. Od razu po zwycięstwie bodajże Chychły nad Szczerbakowem była nota taka oficjalna, że bardzo przepraszają za tą decyzję sędziów, że lepszym zawodnikiem był Szczerbakow, że Chychła wygrał niesłusznie. Tam werdykt był 2-1, a werdykt tak zwany tego Żydapel, tej komisji kontrolnej był jednogłośny 3-0, a więc zwycięstwo tutaj nie podlegało dyskusji Chychły. Dwóch zawodników kandydowało w sposób bezsporny do tego, żeby zostać najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Europy w Warszawie. Zygmunt Chychła oraz Leszek Drogosz, który z kolei pokonał jeszcze w pierwszej fazie takiego nieprawdopodobnie mocnego gościa, nazywał się Miednow. No i a wtedy ten młodziutki Leszek był po prostu niewiarygodny, no ale już nie chcąc drażnić dalej radzieckich towarzyszy, tytuł najlepszego pięściarza przyznano Jengi Barjanowi. Zresztą Ormianin boksujący w barwach Związku Radzieckiego, pięściarz znakomity, no ale wówczas, podczas tamtego turnieju, ci nasi dwaj wspaniali mistrzowie na pewno zasługiwali na ten tytuł bardziej niż on. Wszyscy o tym wiedzieli, no ale takie były realia ówczesnej polityki. Także... A propos realiów polityki, kazano mu między innymi, tutaj czytałem, czytać odezwę sławiącą umowę między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, także oczywiście poparł apel Światowej Rady Pokoju w sprawie zakazu używania broni jeśli atomowej o tą i śmierć Stalina. Pokoju, i tak... Wiesz, to było właśnie w 52 roku po igrzyskach. Tekst był przygotowany wcześniej, oczywiście to włożono mu w usta, on nie powiedział o tym ani słowa i to poszedł tekst na pierwszą stronę, a wysłannikiem był Jerzy Zmarzlik, wówczas wysłannikiem polskiej prasy. On pisał wtedy dla kilku tytułów, między innymi pisał też dla śląskiego pisma, chyba
ale pisał też dla Przeglądu Sportowego, dla Polskiej Agencji Prasowej i wtedy, kiedy nagle gdzieś już oni, prawda, przepłynęli do Polski, ktoś chyba przyniósł z kiosku numer Przeglądu Sportowego, gdzie na pierwszej stronie była ta wypowiedź. Nie było tam, praktycznie nie było nic o walkach, tylko o tym, w sprawie pokoju. Jakże się chyba absolutnie zdumiony, zaskoczony. Wszyscy spojrzeli na Zmazlika, czy to on to wysmażył, ale mówi, miałem na szczęście obrońców, bo mieszkał w pokoju wspólnie z trójką polskich sędziów, którzy pracowali na tych igrzyskach, także wszystko tutaj było absolutnie jasne i nikt nie miał o to do niego pretensji. No, takie niestety były działania na porządku dziennym. Później bywało niestety częstokroć tak, że pomijano Zygmunta Chychłę. Mówiło się o tym, że właśnie ten jego epizod w Wehrmachcie, także fakt, że posiadał żonę Niemkę z Królewca, co wszystko nie sprzyjało komunistycznej rzeczywistości i stąd też był poniekąd sakowany. Ale to dopiero później właśnie, to dopiero później, w momencie, kiedy zrobił swoje i to też nie mógł odejść. Do tego pamiętajmy, że kiedy był bardzo potrzebny, to właśnie nikt nie pamiętał o tym, albo udawał, że nie pamięta. Zresztą to był los, który dotknął czy też Ślązaków, czy Kaszubów. No, tak wyglądała wtedy Polska. Natomiast kiedy już wyszło na jaw, że jest chory i musi się leczyć, i tutaj trzeba przyznać, że to ta służba kolei, w której pracował, służba kolei, gdzie przez lata całe pracował, tutaj bardzo mu pomogła. Pomogła mu dostać się do najlepszych lekarzy, on się wyleczył, tak wówczas została zaleczona, właściwie cofnęła się, także już nie było tego problemu, ale tak naprawdę już sport był absolutnie na drugim planie. No i wtedy właśnie cały problem wynikający z takim, a nie innym stosunkiem do Chychły zaczął się w momencie, kiedy on poprosił o pozwolenie na wyjazd do RFN-u. Rok 72? To znaczy po 17 latach, to był rok 55, kiedy on to poprosił. Tyle lat to trwało. 17 lat trwało to, kiedy ostatecznie uzyskał pozwolenie i z całą rodziną mógł wyjechać do RFN-u wówczas, gdzie w domu Chychły mówiło się po polsku, żona, która była Niemką z Królewca, Anna Maria, mówiła perfekcyjnie po polsku, tam właściwie wszyscy mówili po polsku, także i kultura polska była jak najbardziej tu. On sam mówił, że był dwujęzyczny, tak, że w Gdańsku w ten sposób się podchodziło do życia. Zresztą synowie również, jeden z tych synów, bodajże młodszy z nich, Edwin, był bardzo zdolnym szermierzem, nawet był mistrzem Polski juniorów, ocierał się chyba o kadrę nawet narodową, ale to wszystko się zmieniło w momencie, kiedy ojciec, czyli Zygmunt Chuchła, poprosił o prawo wyjazdu. Zresztą to było rodzinnie uzgodnione. No i później zaczęły się te szykany, takie bardzo, bardzo nieprzyjemne i tutaj też odwołam się do tego, co mówił Leszek Drogosz, mówi, że to było okrutne, bo to był chyba najbardziej uczciwy gość, jakiego on znał. Natomiast troszkę trzymający się na uboczu w pewnym momencie, ale to mówi, może dlatego trzymał się trochę na uboczu, ale to bardzo szybko się zmieniło, bo na początku, kiedy jeszcze przyszedł do kadry, no to miał troszkę kłopotów, troszkę nie mówił perfekcyjnie po polsku, prawda? Ten język kaszubski, do tego mówię te kilka lat. Zresztą mógł wyjechać za granicę, mógł z tego skorzystać zaraz po wojnie. Były takie propozycje nielegalnego opuszczenia Polski, ale jak mówi właśnie syn Zygmunt Chychła, w tej wspomnianej przeze mnie rozmowie ani matka, ani ojciec w życiu nie zrobili nic nielegalnego i absolutnie nie zamierzali. Jeśli wyjechać, to jak najbardziej legalnie, żeby ktokolwiek później z rodziny nie miał najmniejszych problemów z tym, aby prawda, mógł do Polski wrócić. Zresztą po latach, bo w 2004 roku Zygmunt Chychła został honorowym obywatelem Gdańska. Także historia zatoczyła koło. Był też taki wątek, że Służba Bezpieczeństwa chciała go wciągnąć do współpracy, ale ostatecznie te podchody się nie udały. Stwierdzili, że jest niereformowalny i że nie ma żadnego pożytku z ewentualnym współpracowaniem z nim i współdziałaniem. Natomiast podsumowując jego karierę, stoczył 264 walki, 237 wygrał, 12 zremisował, 15 przegrał. Tak jak mówiłeś, w 2003 roku Rada Miasta Gdańska przyznała mu
tytuł honorowego obywatela. W reprezentacji Polski wystąpił 17 razy, wygrał 15 pojedynków, 2 przegrał, a jeszcze po zakończeniu kariery, nim pozwolono mu i małżonce przenieść się do Niemiec, był także trenerem w Gdańsku, w Lęborku i Gdyni. Tak, ogromna szkoda, że właściwie został na pewien czas, na szczęście wspomnienie chyba wróciło już kiedy ja zacząłem, pamiętam, pisać o boksie między innymi, a więc to były lata, końcówka lat 70. No to już nie było jakby z tym problemów, żeby o tym napisać, już takie teksty nie były na pewno cenzurowane, także pamiętam tylko, że no zawsze zastanawiałem się, dlaczego ani Polski Komitet Olimpijski, ani ówczesne władze, kolejne władze Polskiego Związku Bokserskiego nie potrafiły dotrzeć do niego i go należycie uhonorować, bo przecież to, co osiągnął, jest wprost niewiarygodne. Pamiętam rozmowy, to już były późniejsze lata, więc w XXI wiek, początek, chyba 2007 czy 2008 roku, kiedy chodziły mnie już głosy, że podupada na zdrowiu Zygmunt Chychła. Pamiętam, rozmawiałem na ten temat z Piotrem Norowskim w Polskim Komitecie Olimpijskim, z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i tam już był bliscy byliśmy takiej wspólnej wyprawy, prawda, żeby pojechać, żeby o tym napisać. Później, kiedy Chychła zmarł, pamiętam, że w Komitecie Olimpijskim nawet nie wiedziano, na jakim cmentarzu leży. No ale wtedy pamiętam Piotr Norowski, który później minęło nie tak dużo czasu i zginął w katastrofie smoleńskiej. Mówił, dowiedz się, jaki to jest cmentarz, gdzie jak i pojedziemy tam z delegacją, bo naprawdę widziałem, że bardzo chciałby w jakiś sposób zatrzeć o takie niemiłe wrażenie, które jednak no, ewidentnie się nasuwało po tym, co działo się przez lata. Pamiętajmy o tym, że w tych bardzo brzydkich latach, kiedy szykanowano Chychłę, no to tak, po pierwsze był bez pracy, albo też była ta taka praca w warunkach no, urągających w samym faktowi, że mamy do czynienia z tak wybitnym sportowcem. Dwa, on przecież Niemcy bardzo chętnie by go mieli w swoich barwach, jeszcze jak był pięściarzem, gdyby wtedy wyjechał, gdyby przyjął niemieckie obywatelstwa, co nie byłoby z formalnego punktu widzenia żadnym problemem i walczył dalej dla Niemiec. To absolutnie nie wchodziło w grę. Pamiętam o tym, że sprzedawał, mówiło się o tym, że sprzedaje medale. Tak naprawdę sprzedał ten medal, który był cenny, z najszczerszego złota. To był medal Mistrzostw Europy z Mediolanu. Olimpijskiego nie sprzedał. Nie, z 1951 roku. I pamiętam, jeszcze rozmawiałem też z dziennikarzem Przeglądu Sportowego Adamem Chojnowskim, który pojechał wtedy do niego i miał właśnie zrobione zdjęcie tego etui. Tam było, i tam była potwierdzenie tego, że on ten medal sprzedał, ile dostał. Chyba 1985 zł. To była taka suma, którą dostał za ten złoty medal Mistrzostw Europy w Mediolanie w 1951 roku. No tylko pokazuje, jak skomplikowane to były losy wybitnego człowieka, wybitnego pięściarza, który gdyby nie choroba, gdyby inna sytuacja, to prawdopodobnie byśmy go jeszcze widzieli na Igrzyskach Olimpijskich w 1956 roku w Melbourne. Zapewne walczyłby o swój kolejny złoty medal Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy w 1955 roku odbyły się w Berlinie Zachodnim. To byłby najlepszy czas Zygmunta Chychły. Oczywiście zawodowstwo nie wchodziło wtedy w grę, ale to był jeden z tych pięściarzy, którzy zdaniem trenerów, między innymi Pawła Szydły, który był asystentem Feliksa Stama, trenera, który lata całe we Francji pracował z pięściarzami zawodowymi. To też było ciekawe, jak ich dobierał sobie współpracowników Felix Stamm, bo to był człowiek praktyk, niesamowity, jak sam fakt, że pracował ileś tam lat z bardzo dobrymi zawodowcami, to na pewno pozwalało mu mieć nieco inne spojrzenie na ten boks olimpijski. Także też wprowadzał pewne tam elementy dosyć istotne. No Chychła był ceniony absolutnie przez wszystkich. Leszek Drogosz
Ja pamiętam, poznałem Leszka Drogosza, kiedy miał 40 kilka lat, graliśmy nawet ze sobą w ping-ponga, był znakomitym ping-pongistą na takim obozie w Giżycku w 1986 roku, kiedy polska kadra przygotowała się do Mistrzostw Europy Juniorów. To była kadra z Andrzejem Gołotą, Darkiem Michalczewskim, Jankiem Dydakiem. Naprawdę no, fantastyczni młodzi, wówczas kapitalnie rokujący polscy pięściarze i długo, dużo na ten temat rozmawialiśmy, na temat historii polskiego boksu. I on między innymi właśnie mówił o Chychle, że a Leszek Drogosz nie był taki skory, jeśli chodzi o pochwały w stosunku do innych. On był może zapatrzony w siebie, to jest za mocne określenie, ale na pewno pewny wielkich swoich umiejętności i rzadko kiedy słyszałem z jego ust tyle pochwał, ile padło pod adresem Zygmunta Chychły. On twierdził, że wielokrotnie z nim sparował i no, miał wrażenie, że to jest po prostu pięściarz nie do dotknięcia. A Stanisław Zalewski, legendarny masażysta z tej legendarnych drużyn, bo to przecież była jedna drużyna, zmieniały się te drużyny w ciągu tych dwóch albo dwóch i pół dekady, kiedy pracował z nimi w reprezentacji Stanisław Zalewski, mówił, że to był pięściarz, który uderzał tak, jakby miał wszystko, prawda, gdzieś tam w mózgu wyrysowane. Uderzał tam, gdzie chciał. Precyzja jego ciosów była niesamowita. Stąd też brało się to mistrzostwo. Tutaj porażek tak naprawdę było niewiele na tyle walk. Musimy też o tym pamiętać. Zresztą ci wszyscy wybitni polscy pięściarze charakteryzowali się tym, że mieli znakomitą obronę i bardzo rzadko przegrywali. To byli pięściarze, którzy no, urodzili się po to, żeby być wielkimi, żeby wygrywać. Potęga polskiego boksu w latach 50. była niesamowita, nie tylko w latach 50., bo już w latach 60. trzy złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale to oczywiście temat na inne opowiadanie. No, szkoda, że nie miałem okazji osobiście, bo praktycznie większość tych starych mistrzów tej epoki Feliksa Sztama powojennej miałem okazję poznać i muszę przyznać, że każdy z nich był absolutnie inny. Tak był inny w ringu, tak był inny w życiu. Każdy był charyzmatyczny, każdy miał bardzo, powiedziałbym, taką skomplikowaną to złe określenie, taką prawda, wyróżniającą się osobowość. I z tych opowieści, które słyszałem o Chychle, to zawsze to się powtarzało, że to był skromny, bardzo uczciwy człowiek, ale twardy jak stal. Nic nie potrafiło go złamać. I proszę Państwa, tak właśnie prezentuje się ten pierwszy złoty medalista olimpijski, jeśli chodzi o polskie pięściarstwo, Zygmunt Chychła, o którym tak pięknie, wspaniale, barwnie opowiadał Janusz Pindera. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne programy prezentujące mistrzów pięści, którzy stali na olimpijskich podiach.